ale zaczynamy nowy cykl. Trochę się w nim powygłupiam i posprawdzam swoją wiedzę na różne tematy oraz wykonam różne dziwne zadania, które moi koledzy dla mnie wymyślili. Program będzie składał się z dwóch bądź z trzech części. Dzisiaj będą to dwie części. W pierwszej części spróbuję sprawdzić, czy uda mi się wykonać pewne zadanie, a w drugim zdam się na los i będę mówił na pewien temat. Proste czynności wykonywane za pomocą rąk nie są wcale takie trudne. Łatwo jest się napić, zjeść czy też wyciąć coś z kartki papieru. Co jednak, gdy nie możemy użyć kciuków? No właśnie, nie jest już z tym tak prosto. Zaczynamy No Thumbs Challenge, czyli wyzwanie bez kciuków, tak powiedzmy to trzeba nazwać. Tak więc, zadanie wygląda tak. Za chwilę tymi oto taśmami moi koledzy skleją mi ręce w taki oto sposób, że kciuki będą przyklejone i nie będę mógł nimi ruszać, tylko pozostałymi 8 palcami. Jak już ręce będą zaklejone, mam otworzyć butelkę z wodą, otworzyć te dwa cukierki, wyciąć te oto kształty za pomocą tych dużych nożyc oraz narysować te kształty tutaj, więc właściwie powinienem najpierw je narysować, a później na końcu je wyciąć. Tak więc tak wygląda dzisiejsze zadanie. Teraz przy pomocy moich kolegów poproszę o zakleję dłoni i będziemy zaczynać. Proszę bardzo, ręce są zaklejone, choć muszę nawet powiedzieć, że trochę za bardzo je zakleiliśmy, bowiem nie mogę właściwie małym palcem ruszyć. Ja za chwilę podejrzewam, że całe palce będą sine. No ale nic, zacznijmy. Nie wiem, w jakiej kolejności mam to wykonywać, ale chyba zacznę od wody. Mam nie używać, ale w sumie mogę chyba użyć zębów. W ogóle to jest, sprawa jest taka, specjalnie wybraliśmy na łęczowiankę, bo na łęczowiankę to graniczy z cudem otworzyć nawet z kciukami. Bo jest, nie wiem dla kogo ta woda jest produkowana, ale nie dla normalnych ludzi, jest tak zakręcona. Mówią w reklamach pas do zębów, że tak. Oj, ale jak inaczej mam odkręcić tą wodę? Zadanie jest zaliczone, jeżeli dam radę się napić tej wody. Dobra, jestem cały mokry, stół jest cały mokry. A woda, jak nie była odkręcona, w dalszym ciągu nie jest. Napiłem się, napiłem się. Stół ocieka, ocieka. Wezmę tą wodę, zrzucę na podłogę może. Dobra, teraz czas na cukierki. Najpierw mały. Mamki tam gdzieś tylko gryza. No. Dobra. No nie, kulinarne poszło. Jako tako. Dobra. Teraz ten pieroński. Nie myślałam nawet, że takie głupie zadanie jak otworzenie mazaka to już jest sztuka. Dobra, cóż tu mamy? Kartka, powiedzmy, przetrwała jakoś.
Więc trójkąt, koło, kwadrat, rąb, księżyc, gwiazda. Nigdy nie umiałem gwiazdy malować. Tak myślę, w dalszym ciągu, nie umiem malować gwiazdy. Będzie uboga wersja gwiazdy. Pięciokąt. I nie wiem co to jest, ale to jest na złość zrobione. Już to jest. No nie wiem. To jest moja wersja. A tak wyglądał oryginał. Więc dobra, czas na wycinanki. Specjalnie dali duże nożyczki. To jest wszystko. To jest wszystko na przekór mnie. A w ogóle ja tą kapkę wrypałem w wodę. Więc jeszcze trochę to się w ogóle nie da tego wyciąć. Jak tylko kapka przemoknie bardziej. Mokry papier to jest tragiczny. Że nie ma limitu czasowego. Najpierw chcieli mi dać 5 minut, ale ja mówię, w 5 minut to ja wam nawet butelki wody nie otworzę. Mówię, mokry papier, nie chce się ciąć. Troszkę oszukam. Ale że nie mam wyjścia innego. Kształt ma być wycięty. Nikt nie powiedział, że go nie mogę odgryźć. Tego mokrego papieru naprawdę nie da się już wyciąć. Że moich kciuków nie czuję. Ja nie wiem, czy ja ich będę umiał rozprostować. Czemu takie wielkie nożyczki dostałem? Małymi byłoby łatwiej. Tylko, że małych bym nie utrzymał w ręce. Może to jest to. Powiedzmy, że to coś jest wycięte. Więc z prostokątami pójdzie łatwiej. Jest łatwiej. No powiedzmy. Dwa boki. Kto chwyci? Nie leć, nie leć, nie leć. Podziwiam wszystkich malarzy, o których kiedyś mówiłem. Kartki malowane za pomocą stóp. Za pomocą nie wiem czego tam jeszcze. Trzymać pędzel. Trochę namalować. Ja mam 4 palce do dyspozycji w każdej z rąk. I nie mogę sobie poradzić. Pięciokąt. Gorsze zostały chyba kółko. Jest kółko. Zostały najgorsze. Też nie wiem. Już nie wiem, które było najgorsze, ale najgorsze było to takie zamknięte do reszty.
Ludzie, kartka jest suka. To w jakimś namyśle chwilowym, to jak trzymać te nożyczki? Właśnie, trzymam sobie je. Jest trójkąt. Dobra, niedorobiona gwiazdka. Widzę, że moi koledzy też gwiazdki nie umieją namalować. No, nie ją właściwie, tak powinienem powiedzieć. Gwiazdka jest w nienaruszonym stanie. Jeszcze półksiężyc na koniec. Się zapyta, dlaczego te nożyczki są takie pogryzione. Ja nie wiem, co odpowiem. Gryzłem je, bo nie miałem kciuków. Jest! Półksiężyc! Na dość. Ojej! Należy mi się to. Tak jest dobrze. Pokonałem jakoś. No Thumbs Challenge, czyli wyzwanie bez kciuków. Narobiłem tylko bałaganu, ale efekt końcowy był według mnie zadowalający. Czas teraz na drugą część, której przyda nam się ta oto czapka. Teraz czas na tematy od czapy. Tematy od czapy, podejście pierwsze. Najpierw dlaczego taki tytuł? Tematy to tematy, a czapa jest tutaj. W tej czapie znajdują się pojemniczki, których kiedyś sprzedawano filmy do aparatów fotograficznych. W nich jest, co tydzień będzie, 7 różnych tematów z różnych dziedzin. Muzyki, literatury, sportu, nie wiem czego tam jeszcze, internetu. I moim zadaniem jest wylosować jeden z tematów i odpowiedzieć najpierw na 3 podstawowe pytania, a później mogę wyrazić, co na ten temat sądzę. Tak więc zacznijmy. Tematem na dziś będzie... Klam. Czapę mogę odłożyć. Klam. Pierwsze pytanie to, co to jest, bądź kto to jest. Więc Klam jest to telenowela polska. Chyba najdłużej emitowana telenowela polska. Dalej mam powiedzieć, z którego jest roku. Wydaje mi się, że pierwszy odcinek Klamu wypuszczono w 97 roku? Chyba 7 albo 8. Dobra, pierwsza odpowiedź się liczy. 7 roku. I o czym to jest? O czym to jest? Trzeba powiedzieć, że Klam oglądałem. Przynajmniej kilka odcinków, ale kto nie oglądał? To jest taka sprawa właśnie, że... Wiem, że jest tam rodzina Lubiczów i to właściwie w kółko tego się wszystko kręci. Jest ta główna siedziba, tam budynek, albo kiedyś apteka. Tam ktoś sprzedawał, nie pamiętam imion tych bohaterów, ale ich, to jest ten Klam, stąd ta nazwa się bierze. Że jest to rodzina, dość duża rodzina, mają dzieci, wnuki, prawnuki i tak dalej. I o tym jest ten serial. Na końcu mam wyrazić myśli na ten temat. Klam, no to właśnie, to jest taki tasiemiec, który leci i leci i leci. I końca tego nie widać, raczej prędko. Nie wiem, czy już nie było 2000, a może i 3000 odcinków. To jest taka polska moda na sukces. W sensie, nie wiadomo jak już się zaczęło, o co tam właściwie chodzi. Choć nie jest tak pokićkana, jakby to nazwać, jak moda na sukces, bo w modzie na sukces, jak dobrze pamiętam, to już nie wie kto jest czyim ojcem, więc widziałem taki demotywator nawet fajny. Jestem rich, ojciec, brat i nie wiem, dziadek twojego syna na przykład. Bo wiem, rzeczywiście trzeba się z tego ponabijać. Producenci tego serialu chyba zapewne nawet nie wiedzą, kto z kim, po co, na co i dlaczego. W Klamie jest chyba trochę inaczej. Pierwsza myśl mi się kojarzy Rysiek z Klamu. Taki bohaterski, wyczyn był, bo na koniec w sensie bohatersko zginął, powiedzmy, nie tak jak Hanka Monster jak w kartonach, tylko bohatersko ratował pacjentów chyba. To był jedyny fragment, który od lat obejrzałem ostatnio.
dobrze pamiętam, a to się chyba wszyscy z tego śmieją, jest jego żona, czyli Grażynka. Jedyne co tylko wszyscy się z tego nabijają, bowiem jak dzieci wracały ze szkoły, ona się tylko pytała, czy umyli już ręce. Więc czasami nawet się śmieje, jak przychodzę do domu i mojej mamy się pyta, czy ja umyłem ręce, a to co, jesteś Grażyna z klanu, że mnie się o to pytasz. Więc z tym mi się na pierwszą myśl kojarzy klan. Czy bym oglądał dalej? Na pewno nie. Nie lubię takich odcinków, które się ciągną. Na przykład jak wiem, że na przykład sezon jest tyle, a tyle odcinków, mam je obejrzeć, to jest okej. A tutaj sezon za sezonem, nie wiem, 20 lat czy ile ten klan już leci i co? I co z tego? 20 lat siedzisz przed telewizorem? Nie sądzę. Tak więc klan. Ja spodziewałem się, że klan będzie. Nie zdziwię się, jak będzie jeszcze kiedyś M jak miłość, bądź coś innego. Moi znajomi próbują przetestować moją wiedzę na różne tematy. Dobra, teraz sprawdźmy, czy miałem rację. Okazuje się, że miałem rację we wszystkich trzech, czyli 3 punkty za to zdobyłem. Powiedziałem, co to jest, że to jest to polska telenowela, to się zgadza. Pierwszy odcinek rzeczywiście puszczono w 1997 roku. No i o czym to jest? Jest to telenowela o rodzinie Lubiczów, no i ich znajomych, przyjaciołach, no i dalszej rodzinie. Więc tak by to wyglądało. To był dzisiejszy temat od czapy. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Was w tym odcinku. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu i kolejne dziwne, bądź też zaskakujące zadania do wykonania. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek w Mandarin Pole.